to jest właśnie najnowsza książka pani Rowling, tej, która napisała Harry'ego Pottera, ale ta książka nie jest dla dzieci, ta książka jest dla dorosłych. Dorosłych? Dla dojrzałych, tak bym może powiedziała, dla dojrzałych i dla odważnych. Harry Potter powstał, kiedy ja już byłam dorosła i bardziej ekscytowały się tym moje dzieci. Uważam, że jest to bardzo ciekawa, fascynująca książka i bardzo się ucieszyłam, jak się dowiedziałam nagle, że będzie też coś dla mnie. Książka Joanne Rowling zaskoczyła mnie kilka razy. Po pierwsze, jak ją zobaczyłam. Zobaczyłam 500 stron, to było zaskoczenie i przerażenie, czy temu podołam. Podołałam i wiem, że było warto. Zaskoczyła mnie też w trakcie lektury, ponieważ byłam zdziwiona, jak długo autorka wprowadza mnie w akcję, jak długo opisuje klimat tego miasteczka i zastanawiałam się, czy naprawdę warto przyłożyć kolejną kartkę, ale ciekawość jednak była silniejsza. Ona, z tego co się zorientowałam, pokazuje zjawisko, które opowiada zjawisko natury ludzkiej. Rozmawiając nawet z osobami, które już przeczytały tę książkę, mam jedno nieodparte wrażenie, że każdy tak naprawdę wyciąga sobie z tego swoje własne przesłanie, a nie jedno, a nawet kilka. Tam jest coś takiego, że świetnie wprowadza mnie w stany emocjonalne, że tu jest tak, te słowa są tak pięknie poskładane w całość, że ja odczuwam. Ja się albo denerwuję, albo wkurzam, albo irytuję i chcę wiedzieć, co będzie za chwilę. I to jest taki thriller, taka książka thriller, prawda? Nie, myślę, że to jest ogromny atut tej książki, że ona jest bardzo plastycznie opisana, te sytuacje są bardzo plastycznie opisane i w zasadzie, tak jak właśnie tutaj zakrzyczałam jeszcze bez mikrofonu, że ona jest jakby gotowym scenariuszem do filmu, tudzież jakiegoś serialu, ale takiego naprawdę wysokich lotów, który dotyka bardzo rzeczy, no takich świdrujących. Jeszcze dodam coś, co jest może ciekawe, ale też niezwykle poruszające, bo Rowling sama przyznaje się, że zna realia takiej ulicy. To jest najbardziej jej intymna książka, najbardziej prywatna. W końcu pozwoliła sobie powiedzieć, jak to czasami było, co było i jak dokładnie było. Oczywiście tego nie znamy w szczegółach, ale ona wiele z tych, nie mówię przygód, wątków przeżyła. Coś, co musiało moim zdaniem być bardzo jej bliskiego, bardzo potrzebnego do wyrzucenia, do wypowiedzenia, jakiś wewnętrzny imperatyw, który po prostu, który nakazał jej przekazać to publiczności, ludziom. To nie sposób wymienić te wszystkie wątki, które się pojawiają. Ja nawet spróbowałam sobie zrobić listę, że to jest książka o pierwszych miłościach, o buncie nastolatków, o zdradzie, o przemocy, ale też no, o małżeństwie, o partnerstwie, o wszystkim, o samotności. To jest też książka na pewno o samotności, bo ci bohaterowie, oni są do tego stopnia samotni, że nie znają swojej własnej twarzy. Ja mam często takie wrażenie, że dopiero jakieś okoliczności pozwalają im odkryć siebie samego. Proste prawdy, po prostu książka o tym, że każdy chce być dostrzeżony. Niektórym zależy na funkcjonowaniu w polityce, niektórym po prostu w rodzinie, w przyjaźni. A jak nie znajdują tego, czego oczekują, to tną się, biorą narkotyki, tylko po to, żeby się poczuć docenionym. Bardzo mi się podoba to, że te postaci nie są zero-jedynkowe, czyli tak jak powiedziałaś, nie, że coś na przykład w pewnym momencie cię irytuje dana postać, a potem się okazuje, że ona jest irytująca dlatego, że coś tam w życiu jej się przydarzyło wcześniej. Ale też ogromna taka, aż wyjąca moim zdaniem, tęsknota za no właśnie za byciem chociaż przez chwilę prawdziwym i za tą właśnie taką prawdziwą, szczerą lojalnością, miłością. To są może takie słowa, które dzisiaj może brzmią, nie wiem, archaicznie, ale kurczę, naprawdę tam jest dużo tęsknoty i potrzeby miłości i akceptacji. Myślę, że to taka bardzo dotkliwa książka. Każdy zobaczy tam kawałek, mam nadzieję, że nie siebie. Uważam, że to jest dobra literatura, że to jest bardzo dobra proza. Dobra adaptacja na film, może kiedyś powstanie, już chyba nawet mówi się o tym, że ma powstać, ale zawsze warto przeczytać najpierw książkę i bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Trafny wybór, naprawdę.